Dobra, pytanie, czy teraz działa? O, teraz działa, nice. Tylko pytanie, czy wszystko, czy ten czat jest okej, czy nie? Sekunda, czy ja wszystko widzę na czacie? Wydziel okno czatu. Dobra, o, witam. A że Doknes jest pierwszy? Doknes, taki fan, czekaj, rozpocznij ankietę. Zostaw łapkę. Ok, okej. Cyk. Witam, Doknes. Co tam u ciebie? Patrzcie, jak sobie ogarnęłam. Jak to działa, super. Tylko nie wiem, czy ten czat nie powinien być większy, w sensie... Czy on od dołu nie powinien lecieć tutaj? Do góry. Czekajcie. Szerokość, wysokość. Dajmy 800. Cyk. O, jest lepiej. Czekaj. To może... Czekaj, 1280 powinno być, tak? A to nie tutaj. Czekaj. Wiem, gadam głupoty na razie. Czekaj. Dobra, jest za duży. 1000. Witam wszystkich, którzy wbili sobie pogadać chwilę. O, tylko nie wiem, czy... Czy on nie powinien być tu? No, może jest trochę za duży teraz. Nie, wróćmy do tego, co było. Dajmy wysokość... Fajnie, klawiatura mi jedziała teraz. 600. Dobra, niech będzie tak. Witam wszystkich. Dobra, już wszystko widzę, już wszystko widzę. Siemanko. Tak naprawdę to wbijam sobie pogadać tylko na chwilę, bo trochę czasu minęło od ostatniego gadania. W ogóle trochę czasu minęło od ostatniego jakiegoś tam sensownego nagrania na YouTubie. Jezu, nie wiem, gdzie ten czat powinien być, czy u góry, czy na dole. Irytuje mnie to. Jestem perfekcjonistką, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Chyba na dole. No, chyba tak jest ok. Chociaż jakiś pasek jest u góry. O, teraz będzie super. Nie, nie podoba mi się ten czat. Usuwam go. On miał kiedyś być do robienia tych, jak to się nazywa? Shortów. Nie shortów. Shotów ze streama. Bo tam ludzie dodają, ale na razie nie. No, w każdym razie sprawa wygląda tak, że jestem, ostatnio miałam tą operację super twarzy. Mam tutaj maskę swoją, którą noszę razem z takim super klipsem na nos, który zakładam, ale się przykleił tutaj. I jako, że mogę już go zdejmować w ciągu dnia, to stwierdziłam, że skoro mogę go zdjąć, to mogę zrobić stream, przynajmniej na chwilę. Jakby dalej nie czuję twarzy tu, bo mam cały czas spuchnięte, ale tak to jest już coraz lepiej. I mam tyle szwów w buzi, że to jest hit. A na głównym w ogóle teraz wleciała nowa seria i tak naprawdę już jest nagrany odcinek. I jutro będzie kolejny odcinek, bo tam chyba 5000 łapek miało być do wbicia i zostały wbite dzisiaj bodajże. Także będą... Jutro jest odcinek na kanale Nolif, jak ktoś tam lubi tą serię nową. Będzie miał co oglądać. I chyba jutro też będzie content na Co ja się go film, albo pojutrze. No i wiadomo, tam będzie kostka do wygrania i tak dalej. Także jak ktoś sobie tam chce przytulić 500 zł, to na głównym znaczy na kanale Nolif CSGO praktycznie co dwa dni jest konkurs na 500. Jak ktoś nie śledzi, to polecam. Też w ogóle mam tak gorąco w pokoju teraz, że nie wiem, czy sobie ten komputer poradzi, czy tutaj nie jest za gorąco. Siemka wszystkim, siemka, siemka. Z OnlyFansa ile zarobiłam? No tak łącznie to z 90 tysięcy z ICO. Od czasu jak go zrobiłam, a mam go od lutego 2022 roku. Więc nie wiem ile to jest miesięcy, z 15. Ale tak naprawdę praktycznie połowę tych pieniędzy zarobiłam jednego miesiąca, bo też jakoś się nie angażuję w tego OF-a i nie robię tam kontentu co miesiąc takiego. Ale teraz zacznę. Ostatnio było za dużo
Ostatnio było za dużo operacji, bo ostatnio była operacja pupy, operacja teraz znowu poprawkowa, tak naprawdę byłam w sądzie, więc zaraz rysy będzie, no jakby nie mam nawet kiedy zrobić jakiejś poważnej sesji zdjęciowej na OF-a, ale będzie na pewno. To jest w moich planach, żeby zarobić milion z OF-a. No taki mam plan na następny rok albo na ten, nie wiem, jeszcze zobaczymy kiedy będę mogła zacząć tam robić content. Kiedy operacje? Obecnie nie mam żadnej zaplanowanej operacji tak naprawdę, tylko czekam na ten... Syrysy. Wow, 106 łapek, witam wszystkich. Czy będą streamy na głównym z Minecrafta? Planuję takie coś. Niedługo będzie ta wyspa prawdopodobnie. Znaczy niedługo. Cały czas robię mi studio, garaż, więc jak zrobię to może. Ale ostatnio mam na pięku trochę z... osobami, które robią mi ten garaż, więc ostatnio dzwonili do mnie i powiedzieli, że oni mogą zwrócić pieniądze. Ja powiedziałam, no to zwróćcie pieniądze i sobie sama to ogarnę. I powiedzieli, że no jednak dobra, zrobimy, więc może zrobię. Czy będą jakieś inne gierki? Znaczy nie planuję grać w nic innego niż w... Znaczy nagrywać nic innego na razie niż Minecrafta. A czy gram w jakąś inną... Wiecie, o, w Fortnite ostatnio gram cały czas. I mam tego... Diament w Fortnite, rozumiecie? Diament w Fortnite. To jest hit. Ale wbiję najwyższą rangę i usunę tą grę prawdopodobnie. W ogóle myślałam kiedyś o zrobieniu streama, w którym wbiję najwyższą rangę w Fortnite, najwyższą rangę w CSGO, najwyższą rangę w Hearthstone i najwyższą rangę w Valorancie. I to taki długi stream. I się skończy w momencie, w którym wbiję te najwyższe rangi w tych czterech grach. O, zapomniałam, że to istnieje tutaj. Siema. Cześć. Ej, ciekawe, czy ten hype train działa. Nie wiem, tak sobie go ustawiam, ale widzę, że chyba nie działa za bardzo. On powinien liczyć teraz, chyba że ty wysłałeś donate'a i czas. No, widzę, że nie działa. Mogę go usunąć tak to. Wiesz co, jeżeli chodzi o jedzenie generalnie, to ja dosyć mało jem. Naprawdę. O, koteka. O, teraz działa koteka. Tak? Czekaj. Czy to się nie odświeża? Dzięki koteka za top donate'a, jak zawsze na streamku. Blond włosy będą 20 lipca, więc za 8 dni. Jakoś... O nie, teraz idzie niby. Ale jakoś tak, widzicie, laguje to. Nie wiem, czemu tak to jest zrobione. W każdym... Chyba, że oni mają jakieś problemy na stronie. Bo powinien być drugi jako zaliczony. W każdym razie blond będzie 20. Wiesz już kiedy najważniejsza operacja? Jeszcze nie, bo czekam na wynik rozprawy sądowej. Ma mi przyjść list i mam nadzieję, że przyjdzie no spoko, może zmienić dane i tak dalej, bo rozprawa była całkiem spoko. Jak przyjdzie mi to prawdopodobnie 1,5 miesiąca i jej koniec tej całej drogi. Czy razem dzisiaj kosy? To nie jest ten kanał do rozdawania kos. Będzie live IRL. Wiesz co, jeżeli bym jakiś streamer zaprosił, to bym mogła iść na live IRL, ale żebym sama robiła, to nie. Więc kiedyś jakby mi się udało zahaczyć kogoś tam, to bym mogła iść. W każdym razie mam kontakt z różnymi osobami, które tworzą IRL na Instagramie. Ale raczej na razie nie pcham się tam. Szczególnie, że ostatnio, jak mówię, 2 miesiące to było leżenie w łóżku i operacje. Będzie więcej filmów z kamerków i vlogi. Będą jak powstanie studio. Tylko że z tym problemem jest z tym studiem, że ono miało być już w styczniu, lutym, a jest lipiec i dalej go nie ma. Ale planuję. Także vlogi... Tylko że nie jestem content kreatorką jakąś super, więc to nie będą vlogi typu goats, tylko raczej typu nuda. No, ale to zobaczymy, jak się uda zrobić. Ej, serio, jest aż tak cicho? Bo tutaj już kilka osób pisze, żeby podgłośnić. Czekaj. No dobra, jest trochę głośniej teraz, jak coś. Marcio Gaming, dzięki za wspierającego za 2 złote. Muszę ustawić, żeby się wyświetlały tutaj na czacie gdzieś. Dobrze jest, nadałam trochę głośniej, ale... Jak mi dzień mija? Wczoraj byłam właśnie w tej Warszawie na tej konsultacji odnośnie tej maski, czy mogę ją zdjąć? Już mogę. Tylko muszę w niej spać wieczorem. No i tak naprawdę wczoraj mi cały dzień zleciał od 9 do 20 w samochodzie, no bo ja mam 4 godziny z Wrocławia do Warszawy.
Potem tam 2 godziny na konsultacji, 4 godziny z powrotem, no męczący dzień. A dzisiaj tak naprawdę był u mnie Grześ, montażysta, który mi montuje na CS-ie Go filmy. I pojechał niedawno. Ja zrobiłam 10 tysięcy kroków dziennie, bo tyle robię. I dopiero tak naprawdę usiadłam do kompa. Kupiłam sobie teraz tego Apple Watcha i sobie tylko chodzę i sprawdzam, ile mam. Na przykład teraz mam 304 kalorie dzisiaj spalone. Nice. A na jutro jakieś plany? No poza chodzeniem chyba do Kauflanda chcę mi się przejechać z Sandrą na rowerach, bo jest jakiś konkurs na Oculusa i na jakąś piosenkę czy coś takiego. Sandra chce wziąć udział, więc no taki jest plan, że chyba jakiegoś Fincha nagle czy TikToka, nie wiem do końca. Że dużo odpoczynku i energii. Ja tyle naodpoczywałam podczas tych operacji. Mam tyle energii do działania, że chcę nagrywać, tylko bardzo mnie blokuje brak tego garażu, tego studia. I jak ono powstanie, to będą na głównym będzie daily. Już jest ono wymyślone i tak dalej, tylko potrzebny jest garaż do tego. A garażu nie ma na razie. Tam jest neon, mój stary. On chyba trochę rozmywa, ale daje fajną taką różową poświatę. Tam są różowe buty w ogóle. Dawaj, jeden na jeden w sensie gościu. Teraz to ja już nie gram w CS od 5 lat. 5? Od 6 lat jakoś. Ale kiedyś miałam top 4 elo na Faceycie. 10 level. I chyba najwięcej wtedy osoby miały po 2700 elo. 800 to były w ogóle inne czasy. Ja miałam 2700 ileś. Teraz to wiem, że ludzie mają po 7 czy nawet 9000 elo. No ale wiadomo, teraz wbić 2000 elo to jest łatwe. Kiedyś to było trudne znacznie. Hej, jak samopoczucie? Jest okej na razie. Jest super dzisiaj, bo już zrobiłam te kroki, zawsze one mi z tyłu głowy chodzą, że muszę je zrobić, a dzisiaj już mam wolny cały czas i piję sobie dzika. Moim zdaniem w ogóle ten dzik to jest najgorszy smak dzika. Jakby, jeżeli bym miała uselekcjonować, czekaj. Jeżeli miałabym uselekcjonować te smaki dzika, to czekaj, pint, cyk. A, nie czuję, cały czas nie czuję tutaj tej twarzy, wiecie? Tutaj w sensie odtąd dotąd nie czuję twarzy w ogóle. Dolnych ust też w ogóle nie czuję. Jest tak opuchnięte wszystko. Swoją drogą powiększam usta też znowu, bo powiększałam je z rok temu, ale już efekt szedł, bo to trzeba na poprawki chodzić, więc no, taki mam kaprys. Dobra, to tak. Może ja tam trochę większe? Dobra, okej, cyk. Więc tak, moim zdaniem, jeżeli chodzi o energole, to tak. Pierwsze miejsce to jest ten oryginalny czerwony. Drugie miejsce to jest ten grape, jeżeli ktoś pije te dziki. Trzecie miejsce to jest... Jakie są jeszcze? Poczekaj, bo jest... Na pewno ostatni jest ten nowy, ten dajmy go takiego, ten cherry. Jest, no nie podoba mi się totalnie, nie dam czerwonego, bo już oryginalny jest czerwony. Ten cherry jest najgorszy. Potem jest ten właśnie, którego piję, ale jeszcze nie wiem, czy nie ma jeszcze... A, ten zielony jest, no i ten zielony jest tutaj. No są moje takie, jakbym miała te dziki określać w kolejności, no to w takiej. Oryginał najlepszy, ten grape drugi, ten potem ten zielony trzeci, ten, który teraz pije czwarty i ten cherry ostatni. Te dwa są takie no, słabe moim zdaniem. Ten jest średni, a te dwa są giga dobre. Przy czym ten jest dobry, a ten oryginalny jest top top, no, moim zdaniem. To jest taka moja ocena energoli od dzika. Wow, Agi, dzięki za wspierającego. Wiesz co, ja ostatnio monsterów nie piję, w ogóle jakoś mi się przepiły te monstery. One mają jakiś taki dziwny posmak, który mi nie smakuje totalnie. Swoją drogą to jest ostatni dzik, którego mam i muszę chyba iść do sklepu po następne. Raczej na wakacje nie lecę nigdzie, bo wydałam za dużo pieniędzy na operację w tym roku i raczej nie mam pieniędzy, żeby jechać na operację za bardzo. Więc raczej zostaję w domu, szczególnie, że cały czas teraz te rozprawy sądowe i może być tak, że nawet będę musiała być we Wrocku, żeby się na nie stawiać. Chyba, że mi zaakceptują na pierwszej, to by było w ogóle super. A jeżeli chodzi o... O co tam pytałeś? Czekaj, już zapomniałam. Ja jestem głupia czasami. Naprawdę. Czekaj, zaraz zobaczę. Historia wpłat. Czekaj, spis. Dobra. Kto ci montuje teraz filmy? Wiesz co? Teraz mi montuje filmy Tomek na głównym. Tylko, że po prostu
stwierdziliśmy, że musimy zmienić trochę styl montażu i zrobiliśmy to trochę inaczej niż zawsze, więc montażysta się nie zmienił, a co jest najśmieszniejsze, najbardziej popularny komentarz to: ej, masz nowego montażystę, czy tam dobrze zmieniłaś montażystę? Nie zmieniłam, cały czas jestem sam. Dzięki, Anna. O kurde, moja topka to dwa najgorsze, ale to jest, smak to jest, wiesz, kwestia gustu, nie? Ja na przykład bardzo, ale to bardzo lubię jeść ostre rzeczy, ale tak gigantycznie lubię jeść ostre rzeczy, że wszystko, co jem, jem ostre. Na przykład sobie zrobię jakieś ziemniaki, to dodaję ostry sos do nich i ostre to jest mój ulubiony smak, tak szczerze, no dobra. Ostre, słodkie, można powiedzieć, że jednocześnie, ale... Ale no, uwielbiam ostre jeść. To jest najlepsze na świecie. Dlatego na przykład jak idę sobie do jakiegoś sklepu, to moim ulubionym działem jest patrzenie na sosy. I na to, czy jest jakiś słodki sos. Jak idę do jakiejś pizzerii, wyobraźcie sobie, to dla mnie pizza to jest jakby... Można powiedzieć, że stworzona tylko po to, żeby nakładać nią sosy. Ja idę do pizzerii i jak widzę, że w pizzerii nie ma wyborów sosów, to nie idę do tej pizzerii. Ja wiem, że ktoś powie, ale oryginalna pizza z Włoch to w ogóle sama oliwa, najlepiej bez niczego. No, 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 to sobie tak jedz. Ja tam lubię sosy. Dla mnie sosy top, top. Tak w skrócie. Kupić ci wspierającego, ale chyba wiem, że da się teraz podarowywać wspierającego komuś, ale chyba... Chyba nie da się wybierać, komu kupujesz wspierającego. Tak to chyba działa, tak mi się zdaje. Będzie jeszcze jakieś 100 dni w Minecraft? Jak odzyskam trochę zasięgi i będzie się opłacało to nagrywać, to tak, wróci takie coś. Ale no, to, że jest 80 osób, no jest, jest, no, ale to jest... Powiem tak, najbardziej mnie rozwalają komentarze typu na głównym: wow, kiedyś tu było 500 000 wyświetleń, a teraz jest 40 tysięcy xddddd. Ja wiem, że łatwo jest być z kimś, jak tej osobie się udaje, jest na topie, na szczycie. No, to jest tyle widzów, każdy jest z tobą, ale jak zaczyna spadać, to ludzie zaczynają się chcieć śmiać i się odwracać. Także osoby, które są teraz, to są osoby, które są, no będą zawsze, nie? Wow, co to tak wskoczyło? White Penguin, witam! O, no właśnie, ty wiesz, o co chodzi, White Penguin. Topka, dzięki White Penguin znowu za donata. I ten, coś miałam mówić, ale zapomniałam w skrócie. W każdym razie, kurde, to już kawałek czasu temu pisałam z tą White Penguin, ale to no nie wiem, co tam się stało finalnie. Tomik, skąd ty masz tutaj moderatora? Mnie tutaj tak dawno nie było, że ja nie pamiętam sobie nawet, kto to jest, naprawdę. No, w każdym razie odzyskamy te zasięgi na spokojnie, tylko ja muszę w regularność wrócić, a ciężko jest być regularną, gdy no, masz operację co chwilę, tak naprawdę. Od ilu lat myślałam nad tą korektą płci? Od 11 roku życia mniej więcej. No to tam masz 16 lat teraz. Mam urodziny, widzowie, za... 11 dni, w sumie 10 i kilka godzin. 23 lipca mam urodziny. 27 lat będę mieć. Ja pierdzielę. Rozumiecie? Co Jungle SMP? No co, no projekt się wywalił, no to wiadomo, że jeżeli chodzi o serwer youtuberów, to zawsze każdy serwer youtuberów będzie trwał 2 miesiące, bo tam potem się nudzi i nie ma, albo ktoś to słabo prowadzi, albo nie ma kontentu do tworzenia i tyle w temacie, no. Z Jungle SMP to w ogóle był taki problem, że było dużo mechanik na serwerze, o których nawet nikt nie wiedział, bo nikt, żaden administrator nawet o nich nie mówił. Ja nawet nie wiedziałam przez całą edycję, że da się sklep, no, chyba jakieś sklepy wystawić na spawnie. W ogóle ten spawn był tak do dupy zrobiony, że był pod jakąś ziemią i tych sklepów trzeba było się naszukać. No bez sensu totalnie, bez sensu moim zdaniem to było zrobione, ale grało się spoko i myślę, że jedynie jeżeli serwery mają istnieć i mają mieć fabułę i mają trwać długo, to jedynie przyjaciele muszą sobie stworzyć serwer. Tak jak my kiedyś mieliśmy XD Company, to tam grali przyjaciele tylko i ten serwer trwał, trwał, trwał i dlatego to się dobrze oglądało, miało dużo viewsów i tak dalej, bo każdy się starał. Mogliśmy sobie pogadać po streamie i wymyślić jakiś content na streama. No i wiadomo, że nie każdemu zależało na robieniu contentu też tam, tylko na ogólnie graniu.
dzień po moim dziadku. Dzień później ma mój dziadek, w sensie, no to powiem ci tak. Jeszcze taka stara nie jestem chyba, nie? Co mi tutaj pika? Dobra, White Penguin. White Penguin mi pisze na tym, na Messengerze. Zapomniałam, że go mam. Myślałam, że na Discordzie pisaliśmy. Ojejeje. Aha, jakby Cloud Sempi to byś bardzo aktywny. No kurde, ten czas Cloud Sempi to zleciał tak szybko, że to jest taki dzięki. O, 200 łapek mamy. Zaje fajnie. Niesamowite. Co, ten stary projekt się zakończył, dlatego no, że już trwał długo. I tak naprawdę po prostu nigdy drugi sezon nie wystartował i tyle. W ogóle Zombie Apokalipsa miała być drugim sezonem XD Company, ale jakoś się tak potoczyło, że stała się Zombie Apokalipsa stała się serią fabularną, taką 100 dni. Także i tak dobrze wyszło, bo ta Zombie Apokalipsa to jest najpopularniejszy film na kanale. I ile on ma już w ogóle, bo ja wiem, że ta zombie apokalipsa to się zbliża powoli do chyba 3 milionów. Czekaj. Ile ma ta zombie apokalipsa wyświetleń teraz? 2 950 000 wyświetleń. No to jeszcze myślę, że 1 miesiąc i będzie miała 3 miliony views. No, potem 50 tysięcy brakuje, on tak robi po 50 tysięcy na miesiąc, ten film. Zrób live z urodzin. Nie wiem, co będę robić w urodziny, więc nie obiecuję. Ostatnio widzieli 100 wyświetleń na jednym filmie? Nice. To ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz 100 wyświetleń miałam na filmie. Znaczy, nie licząc shortów, bo wbicie na shortach to jest oszukiwanie trochę. Tak szczerze, i to nie jest nic trudnego wbić 100 na shorcie, ale... Ale na filmie, już ci powiem. Kiedy ja ostatni raz 100 wbiłam na filmie? No to będzie młyn. Czemu się nie da rozdzielić tych shortów od filmów? Proszę cię, mój drogi, 100 ostatnio na filmie. To ja wbiłam. Ojej, to będzie stary film jakiś naprawdę. O, 22 lutego ostatnie 100. Nice. O, jak Pięgus, dzięki za dychę na superczacie. Po raz pierwszy wysyłał superczat. Ej, teraz są takie fajne rzeczy tutaj na tym superczacie. Tylko szkoda, że nie mam go połączonego z ekranem. To byśmy mogli pokazać generalnie, jak to wygląda. Chociaż, a jak tak? O, jest. Ale no to wtedy ten cały czat widać, nie? A mi chodzi tylko o same powiadomienia. Ale fajnie to wygląda. Tylko nie wiem, czy wy widzicie, ale tutaj jest inaczej niż u mnie na przykład na monitorze to widać. Ale dzięki, Jank Piegus, za 10 zł. Hej, odnośnie klasy SMI, z których zbyłych członków N1 się nie dogadywałeś. Nie pamiętam tak szczerze, bo to było już dawno temu, a jakby nie notuję takich rzeczy w głowie. Totalnie nie pamiętam. W mojej głowie to N1 tam grało przez jakąś krótką chwilę, a potem zniknęli. Nie, i nie pamiętam dokładnie, jak było tak szczerze, bo jakoś, no, mówię, nie jest to w kręgach moich zainteresowań, co tam się wydarzyło. W sensie pamiętam, że chyba z jestem Jakubem, co się tam pokłóciłam, ale o co tam poszło, nie pamiętam totalnie. Także, no, było to jakiś czas temu po prostu. Jak będzie Anarchia Season 3, to się zapisz? Nie wiem, czy mi się chce grać na serwerze, gdzie tam trzeba jakiś try. No, w ogóle nie wiem, czy mi się chce grać na serwerze YouTuberów. Zacznijmy od tego. O, może tak. Tylko wolałabym ze znajomkami stworzyć, bo wtedy można fajniej to prowadzić. Gdzie znaczek weryfikacji ze 100 tysięcy? Nie aplikowałam nigdy na tym koncie. Ty, a może jakbym zaaplikowała, to może by były lepsze zasięgi, bo YouTube by stwierdził, że... usunę ten hype train, bo on chyba nie działa. Bo YouTube może by stwierdził, że ej, no to działa, to działa, to chodzi, ten kanał, to chodzi. W sensie nie wiem, czy dostaje się jakieś lepsze profity za to, że masz znaczek weryfikacji. Poza tym, że widać cię na innych czatach lepiej. Ale nie mam pojęcia. Ale że my będziemy dobijać dzisiaj cel, to się nie spodziewałam. Ustawiam sobie tak dla beki raczej. A trzeba będzie się wywiązać, jak dobijemy jakąś pizzę. Nie, no żartuję, nie mogę. Bo
Przedwczoraj piłam alkohol z Grzesiem i trochę za dużo tam tego wyszło. Nie wiem, co z Maro. Maro chyba teraz programuje, tak mi się zdaje. Programistą jest. Wziął się, nauczył tam programować 2 lata temu i do jakiejś firmy go zatrudnili, czy coś takiego. Chyba, nie wiem. Nie gadałam z nim z rok. Czy będę robić jakieś speedruna albo Manhunta? Manhunt był w głowie raz, nawet było wszystko zaplanowane dosłownie, ale jakoś tak wyszło, że olaliśmy temat. No to wszystko jest związane z tymi operacjami. Operacje, operacje, operacje. I wiesz, to jest spoko, tylko że na przykład 2 miesiące temu miałam operację, która wyłączyła mnie na miesiąc, i miesiąc temu miałam operację, która wyłączyła mnie na kolejny miesiąc. I tak naprawdę od lutego 2022 jestem cały czas krojona, więc no ciężko jest. Ale już finalna operacja została i koniec. I nareszcie można pracować. A tam odbijemy te zasięgi może nie w sekundę, ale myślę, że w rok i wszystko wróci do normy. Okej, Tomik, to pracuj, pracuj, powodzenia. Wybij się, to wyciągniesz mnie z tego dołka, w którym obecnie jestem. Słuchaj, korekta płci w moim przypadku to była najlepsza rzecz, którą mogłam zrobić, tak szczerze. Nigdy w życiu się lepiej nie czułam, jeżeli chodzi o w ogóle wygląd i wszystkie takie rzeczy. To generalnie teraz się czuję zgodna ze sobą. No prawie, bo została operacja ostatnio, ale no nie wróciłabym do tego, co było. Jakbym ktoś powiedział teraz tak. Wracasz do swoich starych zasięgów, masz 500 000 wyświetleń na każdym filmie, ale wracasz do tego, co było tam z 3 lata temu. Bez szans totalnie. Tomik, dzięki za wspierającego. Jako moderator to się aż należy. No więc. Tak naprawdę czekam tylko na pismo od sądu, bo jeżeli na przykład w tym piśmie dostanę, że spoko, no to idę sobie na operację i tak naprawdę z tej ostatniej operacji jestem wyłączona z życia przez 2 miesiące, 3 i już wracam na pełnej i już nie mam nic po drodze. A jeżeli przyjdzie mi w piśmie, że powołanie biegłych, czyli to się przeciągnie przez rok pewno, bo tyle trwa średnio ta korekta dowodu. Jeżeli nie jest zaakceptowana za pierwszym razem, no to wtedy po prostu będę działać, działać i czekać. Więc finalnie wyjdzie albo na to, że będzie jeszcze 2 miesiące przerwy, albo na to, że będzie rok działania i po roku będzie 2 miesiące przerwy. Wiesz co, ja nie gram w gry, Bartłomiej, więc nie lubię horrorów. Chyba, że pytasz o filmy, to lubię sobie czasami jakieś obejrzeć. Co zawiodło, ale co znaczy? Nie wiem. Ale byłam w sądzie i miałam super panią sędzię, naprawdę, no. Używa już wszystkich nowych zaimków, nowego imienia, nie używa dead name'u i tak dalej. No, gigantycznie fajnie. Mam nadzieję, że się wszystko uda, bo bardzo pozytywnie mnie nastawia do tego, że może uda się to załatwić wszystko na innej rozprawie. Mam czekat na list z wyrokiem sądu. No, więc sobie czekam. A ten list najgorzej, że on może nawet iść z miesiąc, jak nie więcej, bo przecież wiecie, jak polskie sądy działają. Potem ten list idzie na kupkę innych listów, innych rozpraw, jest ich tyle i je wysyłają po kolei. Jak ty masz przytulnie w pokoju? Tutaj jest syf straszny. Generalnie nie mogę się doczekać studia, bo ten pokój jest tragiczny. Naprawdę jest tragiczny. Nie mogę na niego patrzeć. Na te dinozaury na ścianie nie mogę patrzeć. Te dinozaury już mnie prześladują po nocach, naprawdę. Wy nie widzicie, ale nie pokażę wam teraz. Bym mogła wam pokazać kamerą ten cały pokój, ale problem jest taki, że jak masz kabel od kamery, który prowadzi do komputera, to on jest uszkodzony i wystarczy, że dotknę kamery i ona się zerwie, więc no nie pokażę wam. Ale jak kupię nowy kabel, będzie nowe studio, to kupię ten nowy kabel i oprowadzę, bo w ogóle cały film zrobię na kanale Nati o tym nowym studiu. Taki jest plan. Od czego zależy ich decyzja? Głównie decyzja sądu o korekcie płci w dowodzie i imienia w ogóle. Zależy od tego, na jakiego sędzie trafisz tak naprawdę. Jeżeli trafisz na kogoś kumatego, albo ktoś, kto ogarnia temat, no to przepchnie cię szybko, ale jeżeli trafisz na kogoś z bardzo zamkniętymi poglądami, albo opowiadający się za jakąś partią polityczną, no to możesz mieć problem. Na przykład mam koleżanki, które przez 3 lata zmieniały dowód,
aż się znerwowały na przykład i pojechały za granicę sobie zrobić SRS, no bo nie będą czekać aż w Polsce łaska, jak ktoś im da nowy dowód. W tym roku nie byłam nigdzie na wakacjach. Jaki posiadasz statyw? Ostatnio sobie kupiłam dosłownie tydzień temu, nawet nie wiem czy tydzień temu, kupiłam sobie z Elgato statyw. Czekaj, on się nazywa Elgato Master Mount 1 chyba? Nie, Elgato Mount Mini. O! Elgato Mount Mini na takim kółku stojącym. Jest niesamowicie dobry. Elgato Mount Mini. Mount, chyba tak. Skąd kasa na te wszystkie operacje? No ja pracuję na YouTube od 2007 roku i tonę pieniędzy odłożyłam przez ten czas. Także wiedziałam kiedyś, że będę korygować płeć, więc jak pojawiła się opcja zarabiania na YouTubie, no to odkładałam po prostu pieniądze, aż no, wydałam je wszystkie na operacje praktycznie. Będziesz powiększać usta? Tak, 26 lipca bodajże mam powiększanie ust, więc górną wargę głównie chcę powiększyć tutaj. Tutaj. Tylko, że ja mam aparat na zęby cały czas i ta szczęka musi się cofnąć do tyłu jeszcze, ale już miałam rozpiększone usta z rok temu i po prostu ten efekt szedł, nie? Więc będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Będzie ci się głos jeszcze zmieniał, czy nie? Jak zacznę chodzić na treningi głosu, to się zacznie zmieniać, ale jak nie zacznę, to nie zacznie. Ale jestem umówiona z panią jedną na taką profesjonalną już naukę i no i miałam zacząć chodzić miesiąc temu, ale okazało się, że miałam operację twarzy i miałam spuchnięte całe usta i nawet nie mogłam mówić za bardzo, więc myślę, że pod koniec lipca zacznę, tylko że ja to właśnie tak odkładam w czasie i tak wychodzi potem. Raczej nie będę grać w Brawl Stars, ta gra jest no nie chce mi się po prostu. Czy będę na IG albo filmik z operacji drugiej twarzy? Nie wiem tak szczerze, w sensie nie nagrałam tam za bardzo nic. Nie wiem, zobaczę. Jakie są treningi zmiany barwy głosu? No są różne ćwiczenia, przez które na przykład mówisz płynniej, znaczy może nie mówisz płynniej, ale mówisz wyraźniej, nie mówisz przez nos, masz wyższą tonację, masz lepszą barwę głosu. Dużo zależy od postawy na przykład. Jeżeli siedzisz tak, no to będzie twój głos inaczej już miał, a jeżeli leżysz, to będzie inaczej już miał. No, kiedyś się w to bawiłam, ale z profesjonalnym coachem o wiele szybciej dojdziesz do tego jakiegoś wyższego poziomu. Przy czym ja nie narzekam tak naprawdę. Mi mój głos w niczym nie przeszkadza obecnie. Gdziekolwiek nie pójdę, to i tak każdy mi traktuję mnie jak dziewczynę, mam jest za dziewczynę, jak gram z kimś przez telefon, to nie mam żadnych problemów, że co? Nie, chłopak, nie, no nie, nie ma tak, więc bardziej bym musiała zainwestować chyba w psychologa niż w coachów, żeby raz wyzbyć się nadmiernych operacji, bo ja bym mogła się kroić co 2 miesiące tak naprawdę, bo jestem lekko uzależniona, więc teraz operację, żeby po prostu mi przetłumaczyła, że wiesz co, jest okej, nie musisz się dalej kroić. Dwa, z głosem mam jedynie taki problem, że ja w głowie słyszę swój stary głos, ale jak potem gadam z kimś przez telefon i tak dalej, każdy mówi, no proszę pani, coś tam i tak dalej, no to jakby to tylko w mojej głowie jest taki problem. No i wiadomo, jeszcze Maćki, tam 12 lat, w samce alfa mają problem, ale to czy ja się tym muszę przejmować? Niestety nie. Ten mikrofon to jest Rode NT-USB? Czekaj. Rode NT-USB. Si, to jest dokładnie Rode NT-USB. Widzę, że teraz kosztuje 799 zł. Ale to jest ten normalny, nie mini. Bo mini jest, widzę jakiś mini i ten mini kosztuje 550 zł. No, ale jedynie na co bym mogła iść z głosem, to na to, że mi się szybko męczy głos i bym mogła nad tym popracować, żebym mogła na przykład o wiele dłużej mówić niż teraz. No, bo to jest jedyny problem, jak nagrywam jakieś audio albo coś. O, tak o.
I cel wypełniony, dziękuję, czyli drugi top donator dzisiejszego dnia. Dziękuję. W sumie top donator, bo jeszcze dychałeś na super czacie. Dziękuję. Właśnie, tylko nie wiem, czy powinnam dodawać jakiś taki, na przykład tutaj nad celem, tu, kto jest top donatorem. Nie wiem, czy... Wiem, że jak ktoś kasę wydaje, to na pewno by chciał się zobaczyć. Ale też mi się zdaje, że tutaj są... Jest dużo dorosłych osób i... Czy to jest takie ważne, żeby być na ekranie? Nie mam pojęcia. Czekaj. Top donator. Edytuj. Zaraz zobaczymy. No, powiedzmy, że 5 osób. Kopiuj. W sumie to jest jedno kliknięcie. Zobaczymy, czy to zadziała. O nie! Czat się przekleił. Cyk. Dobra, ale czemu jest tylko jeden wynik? Dajmy 5 wyników. Dobra, niech się zapisze. Jest u ciebie burza? Na razie nie i nie było, ale jak byłam z psami na dworze, to jest taka pogoda, jakby miała być. O, i git. Tylko to skróćmy. Czekaj, wysokość 300. Wow, nie to. Dobra. No i git. I mamy topkę. Nawet możemy trochę większą dać. O. I trochę od krawędzi odsunąć, bo żeby było równo z tym celem. No i git. Jak tam OnlyFans? Wiesz co, ja ci nawet powiem teraz, jak to wygląda. Słuchaj, wchodzę na OF-a. I na OF-ie to wygląda teraz tak, że mam, wow, 9 powiadomień, 3 nowe kupione zdjęcie i 6 subskrypcji. Nice. I 18 nieprzeczytanych wiadomości, z czego spam to jest 9 i 9 przeczytanych. No, tak to wygląda. Ale co się naoglądam na tym OF-ie, to moje, naprawdę. To jest tragedia, co niektórzy tam wysyłają. Nieproszeni. Kto mi to pisze? O nie, mój zegarek mi mówi, że czas wstać. Pierwszy raz słyszę o takiej dramie. Także nie wiem, o co chodzi. Możesz mi też powiedzieć. Co wysyłają? Młodszą wersję siebie, że tak powiem. Albo mniejszą wersją siebie. Mniejszą wersję siebie. Ale to też na Instagramie. W ogóle mnie to rozwala, że na Instagramie ktoś potrafi wysłać mniejszą wersję siebie. Mówiąc dyplomatycznie. A normalnie profilowe, jego twarz, wszystkie zdjęcia, tam wszystko i tak dalej. Facebook. To jest tragedia. Czy twoja znajoma, która miała... Tak, ona sama pracowała nad głosem, ona nie miała operacji głosu, ale uwierz mi, że po czasie byś chciał zrobić operację głosu, czy tam byś chciała, nie wiem, kto to pisze, bo uczenie się jest męczące dosyć. Na dłuższą metę. Musisz mieć codziennie czas, żeby to praktykować. Także... No nie wiem, ja się zirytowałam w końcu i stwierdziłam, że nie będę czasu poświęcać na ćwiczenia, tylko po prostu sobie machnę operację i tak dalej. Cześć, Lemon King, witam, witam, witam. Wicka, co tam Wicka? Opowiadaj. No z chłopakiem bym była, nie? Jakbym z Sandrą nie była, albo byśmy się kiedyś rozstały, to chłopaka bym szukała na pewno, a nie dziewczyny. Jakby... Why not? Czemu nie? W sensie bardziej chyba... Na obecną chwilę bardziej mi chłopacy pociągają niż dziewczyny, nawet jestem tego no pewna, więc... Na pewno bym szukała chłopaka, 100%. A nie byłoby raczej z tym problemu, bo mam... Kiedyś założyłam sobie Tindera for fun i mam 18 tysięcy par, więc jest z czego przebierać. Tylko, że nie używam, wiadomo, bo jestem z Sandrą. No.
Ale kiedyś jakbym się... W ogóle to jest hit, bo mój Tinder jest numer telefonu Sandry. To jest hit. Bo kiedyś stwierdziliśmy, że zobaczymy, jak to wygląda. No i założyliśmy. Także nawet nie znam mój numer telefonu, bo o dziwo, na mój numer telefonu ma bana mój Tinder, także... Bo kiedyś mnie ludzie zgłaszali, że to jest moje konto i dostałam bana. No. Ale nie używam, nie używam, więc jak ktoś mnie znajdzie, to jak mnie swipenie, to ja nawet nie wiem, czy mam... Nie no, chyba mam zainstalowanego, nie usuwałam, czekaj, zaraz zerknę. No dobra, mam zainstalowanego, ale nie otwieram go nawet. Kiedy syrysy? No mówię, wszystko zależy od sądu i od pieniędzy, czy będę mieć na to syrysy. Czy K-Drop zasponsoruje syrysy? Bo to wszystko zależy od deala z K-Dropem. Bo syrysy jest drogie. Mam taką samą podkładkę, no ja używam tej, bo... No i super. Używałam zawsze tej, tylko że jak widzisz, ona przez czas jest trochę... Trochę brudna, trochę się tu rzeczy powysypywało, powylewało i... Bo ona ma z 2 lata, dobra? I no lekko imprez... Jak były tutaj imprezy na tym stole, to się powylewało bardzo dużo na nią i ja nie wiem, czy ja mogę ją wrzucić do prania, czy nie. Znaczy, prać ręcznie raczej, bo ona ma kabel i ona też świeci, tylko że nigdy się nie interesowałam, czy można ją umyć, czy nie. No więc musiałabym przeczytać, albo ktoś mi musiał powiedzieć, kto ma taką samą podkładkę, czy można ją umyć. Czy Sandrze nie będzie przykro, jeżeli przyznasz, że kobiety cię nie pociągają, ale ja... Ale ty nie rozumiesz naszej relacji do końca, to nie jest... Jesteśmy 2 dziewczynami, słuchaj tego, które żyją ze sobą, ale obie jesteśmy obecnie heteroseksualne, rozumiesz? Czyli obie byśmy wolały chłopaków, ale się kochamy, więc żyjemy razem po prostu. Tyle w temacie, więc... ja też wiem, że Sandra by wolała mieć chłopaka na przykład, jeżeli by... Znaczy, jeżeli by zerwała ze mną, to żeby szukała chłopaka, a nie dziewczyny. I nie jest mi z tym źle, jakby... Mamy to przepracowane, spokojnie. Grunt to rozmawiać w związku i tak dalej. Czy planujemy się zdradzać? Nie. Czy... Jeżeli zostaniemy ze sobą, będziemy fair w stosunku do siebie? Tak. Czy jeżeli się rozstaniemy, będziemy szukać chłopaków? Tak. No proste. No i co? Nie wiem, czy mogę umyć tą podkładkę finalnie. Ty, aż jest takie opóźnienie na stream. A dobra, bo ja dopiero widzę, że ja pokazuję tą podkładkę na streamie. Czy jest u mnie burza? Nie. Nie ma. Jest słońce. Zresztą widzisz przez te dziury. Słonecznie dosyć. Więc my mamy z sobą taką śmieszną sytuację, że teoretycznie jesteśmy w, jakby nie patrzeć, lesbijskim związku, ale obie jesteśmy heteroseksualni. To jest hit. Wsadź do wody i szybko do ryżu. To jest to. Ale ja mam ryż jajeczny, bo ostatnio chciałam zrobić sałatkę jajeczną. Znaczy taką sałatkę ryżową, ale z makaronu jajecznego. To nie wiem, czy to zadziała. Ale muszę kiedyś spróbować, bo tak to ona leży i jest nieużywana, więc nawet jakby się uszkodziła, to no trudno. A to zależy, skąd ta burza idzie, bo dzisiaj w ogóle miała być burza teoretycznie. Ale nie wiem. Niby tak coś miałby wyglądało, jakby miało być, ale nie było. Masz chłopaka? Mam, Leosia. Pieska mojego kochanego. Najlepszy chłopak na świecie. Nikt nie może się z nim równać. Najlepsza przytulanka. W łóżku zawsze pierwszy. Zawsze daje brzuszek do głaskania. Ma całuśną mufę. Całusy daje takie, że to jest hit. Ma oklapnięte łóżko, które daje mu tonę uroku. I rozpycha się w łóżku strasznie. On... Jak my śpimy wszyscy tak, jestem ja, jest Sandra, a pomiędzy nami śpi Leo zazwyczaj, no bo on się tak nauczył po prostu. Tylko, że Leo, jak my leżymy tak, ja tak, Sandra tak i Leoś tak,
to Leoś po 20 minutach nie leży już tak, tylko leży tak. I Sandra ma wbite u jego łapy w plecy, a ja mam jego nogi w plecy. I ja śpię na skraju łóżka, Sandra śpi na skraju łóżka, a Leoś rozwalony śpi na całym łóżku. A podkreślam, mamy bardzo duże łóżko. I Leoś zajmuje bardzo dużo miejsca. Ogólnie przez twoje filmy zaczęłam myśleć, że... Bardzo dobrze. Słuchaj, najważniejsze to odkrywanie się. Czym wcześniej, tym lepiej. To u nas nie było. No, u nas moje byłam z chwilą spisani na dworze tak wiało, jakby miała być burza, ale nie było. 300 apek. Puh. Pokaż tego bydlaka. Ten bydlak Leoś nie przyjdzie do kamery, bo... Problem z Leosiem jest taki, że on jest ze schroniska psem i on się boi ultra wszystkiego, każdego dźwięku, więc jak ja wystarczy, żebym się ruszyła na fotelu, to on by od razu uciekł. On generalnie strasznie strachliwym psem. Czy gram w jakieś gry? Ogólnie to ja nie gram w gry za bardzo. Teraz gram tylko w Fortnite, żeby wbić najwyższą rankę z nudów, ale jak wbiję, to go odinstaluję pewno. No, taka jest... Taka jest historia. Ale tak to tylko jak gram, to gram w Minecrafta, żeby go nagrać. Na przykład jest odcinek nagrany i jutro będzie odcinek z Minecrafta. Cześć Mali, witam. Nie wiem, czy się witam, czy nie. Ej, no spoko idzie. Ten film się coraz mocniej odbija na głównym kanale. Jakby na początku nie było szału, już ma 33 koła. Więc widzę, że on zaczyna wyprzedzać już stare filmy, więc jest bardzo dobrze. On jakby sobie powolutku rośnie, tam powolutku sobie robi po 4-5 tysięcy wyświetleń dziennie, no to spoko, to za miesiąc będzie miał 100 koła. W takim tempie git, podoba mi się to. Jezu, czemu się pytasz o mój głos? No jakby to już gadałam o tym dzisiaj 100 razy. Czy się zmodulował do końca? Wszystko, co się miało stać z tym głosem, się stało. Czy da się go poprawić? Da się go poprawić, jak będę chodzić na treningi. Ale czy mi się chce? Nie chce mi się. Jakby obojętne mi jest, czy na przykład jakiś Maciek 12 lat mi w komentarzu napisze XD. Nie wiem, czy mi się chce marnować czas i pieniądze na to, żeby go poprawić. Mi wystarczy taki, jaki jest. Także... No... No bo zerwaliśmy raz, chyba mieliśmy przerwę na tydzień od siebie. W sensie to była taka przerwa, że dalej mieszkaliśmy razem, ale no jakoś w sensie to było tak, że był major, w sensie go, pamiętam, był ten major, który, w którym grało, no to NC, czy już nie pamiętam, czekaj, NC, nie NC, ktoś, jakaś polska drużyna, Nine, o. To był ten major, byłam w trakcie operacji, wróciliśmy do domu, jakoś żeśmy się bardzo pokłóciły i się rozstałyśmy na tydzień, Sandra zaczęła szukać domu, ale potem jakbyśmy byłyśmy rozstane przez ten tydzień, to żeśmy jakoś zaczęły ze sobą więcej czasu spędzać i w ogóle był taki super tydzień, bo przez tydzień byliśmy singielkami. No i jakoś tak się złożyło, że się przeprosiłyśmy i ze sobą się zeszłyśmy z powrotem, więc no jesteśmy razem cały czas na razie. I... No. A jesteśmy razem 6 lat, a znamy się z 14, więc czasami... Chociaż my się nawet nie kłócimy tak naprawdę, tak jakoś poważnie. To była taka, tak chyba jedna z... Może dwóch z trzech takich kłótni, jakichś tak poważniejszych. Jaki jest mój ulubiony youtuber? Jeżeli chodzi o polskich youtuberów, to za bardzo nie oglądam, ale chyba... Czekaj, jestem nudziarą straszną. Rok i Borys lubię słuchać podcastów, albo Kryminatorium, jak sobie się maluję, albo coś robię, to lubię Kryminatorium słuchać. A jeżeli chodzi o youtuberów, kurde, polski YouTube jest tak nudny, bo są tylko te freak fighty i są same tematy freak fightów i wszystko jest o freak fightach. Każdy kanion newsowy, wszystko jest o freak fightach. Już nie mogę tego słuchać. Jedynie kiedy bym mogła tego słuchać, to jakbym wzięła udział w jakimś freak fightie. Jakby zadzwonili do mnie i powiedzieli, ej, chcesz zawalczyć? Ja bym powiedziała, spoko, dajcie mi 500 000, zawalczę. Ale nie masz takich zasięgów obecnie, żebyśmy ci zapłacili 500 000. Ale to nie mój problem. Jakby nie zależy mi też jakoś ultra na tym, żeby zawalczyć. Ale wiem, że jakbym zawalczyła,
to tak zniżyłam, kiedyś chciałam 700 tysięcy, no to 500 000 by mi dali i na pewno i tak ta walka by była, myślę, że dosyć głośna, jakbym się biła z kimś. Tylko czy bym się biła z chłopakiem czy z dziewczyną? Obojętny mi to, tak szczerze. Wolałabym się bić z chłopakiem, bo jakbym wygrała, to bym wygrała, a jakbym przegrała, no to ludzie pisali, no przecież bierze hormony, to nic dziwnego, że przegrała, jakby lol, czego się dziwicie. A jakbym wygrała z dziewczyną, to bym była hejtowana za to, że no, przecież była chłopakiem, to było wiadomo, że wygra, a jakbym przegrała, to była hejtowana za to, że przegrała. Więc chyba z chłopakiem bym się wolała bić, tak szczerze. Bym dostała szybki wpierdziel. W pierwszej rundzie by się skończyło, 20 sekund by trwało i bym wzięła 500 000 za 20 sekund. Poskładałabym się w klinice za jakieś 50 koła i 450 by zostało. No i kiedy bym mogła taki jak oklep raz na 3 miesiące dostawać. W skrócie. Więc wolałabym chyba walczyć z chłopakiem, tak szczerze. Cześć, jestem Pawek, gdy był dziewczyną. No i generalnie, jeżeli chodzi o zmianę imienia, to nawet bez zmiany płci w dowodzie możesz iść zmienić do urzędu swoje męskie imię na żeńskie imię, na odpowiednik żeńskiego imienia, albo odwrotnie. Wiele dziewczyn tak robi trans, że wiedzą, że na przykład na rozprawy sądową będą czekać, nie wiem, na przykład na wynik rozprawy 2 lata, że zmienią im w dokumentach na przykład imię. Więc idą i zmieniają sobie imię na żeńskie, odpowiednik swojego imienia. Czyli na przykład, jeżeli ja byłam tam Piotr, to bym na przykład mogła i zmienić na przykład na Paulina. Dajmy na to. No, tak wtedy krótko. Nie mogłam zmienić na Natalię, ale na przykład na Paulina i by było git. No, a potem finalnie jakby rozprawa sądowa się skończyła, no to bym sobie wybrała Natalię i tyle w temacie. No. Miałam koleżankę na przykład, która tak zrobiła, bo irytowało ją to, że musiała iść na przykład na pocztę i przedstawiać się swoim dowodem osobistym, a tam było na przykład napisane, nie wiem, ktoś tam, nie wiem, jakieś męskie imię, na przykład Paweł ktoś tam. A tak to miała zmienione imię i jak była na poczcie, to nie było żadnych problemów. Wiecie, to robi spore komplikacje, gdy ja wyglądam tak, jak wyglądam obecnie i idę w jakieś miejsce, dajmy na to do urzędu i pani bierze mój dowód i patrzy na mnie, ale to jest Piotr. A ja mówię, tak, to ja. Jeszcze. No, więc tak to wygląda. Dlatego fajnie, zajebiście, że się rozprawa sądowa teraz tak fajnie udała i mam nadzieję, że przyjdzie ten list, w którym będzie korekta dokonana dowodu. Pani Natalia. O, super. Czy kwalifikujesz się jako hetero czy bi? Myślę, że jestem heteroseksualna, w sensie wolę chłopaków niż dziewczyny ostatnio. Myślę, nawet jak myślę o potencjalnie, czy mogłabym być z dziewczyną, to raczej jakbym zerwała z Sandrą, to już bym nie chciała się bawić, by być z dziewczyną. Tylko chciałabym spróbować czegoś nowego, więc może jestem biseksualna, a heteroromantyczna. W sensie wolałabym być z chłopakiem, no. Jaki jest twój ulubiony piłkarz? Kamil Żylski. Zaraz ci powiem, gdzie gra, bo nie wiem. Napastnik Zawisza Bydgoszcz. Nie wiem, co to jest, jak coś spoko. W skrócie, nie mam ulubionego piłkarza. YouTube. Lofi. Ale niech sobie leci tam w tle cały czas, chociaż nawet nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja to słyszę. Piłką to ja się przestałam interesować, jak miałam chyba 16 lat, czy tam 15 może. Więc nie mam ulubionego piłkarza za bardzo. Czy nagram odcinek z Fortnite? Była taka myśl, że sobie załatwić kod twórcy do Fortnite'a i zacząć nagrać Fortnite'a. Ale wiem, że to się skończy na tym, że nagram z 5 odcinków i mi się odechce, więc... Piłka czy koszykówka? Ani to, ani to. Oglądam tylko piłkę, jak gra reprezentacja Polski w jakimś ważnym turnieju typu
Mistrzostwo świata, euro, czy coś takiego, no to wtedy się interesuję grami, wiem wszystko, ale jak jest poza takimi ważnymi wydarzeniami, no to nie wiem nic, więc no. A w ogóle piłka klubowa to już w ogóle mnie nie interesuje totalnie. Także piłka klubowa jest dla mnie totalnie obojętna. U mnie w klasie mówią, że chcesz na pomarańczowego YouTube'a nagrywać? Nie chcę na pomarańczowego YouTube'a nagrywać. Jedynie chcę prowadzić OF-a bardziej profesjonalnie. To jest jedyny mój taki cel w następnym albo w tym roku. Nie wiem, ja to się mówię, że zgłosić do jakiejś, nie wiem, zagranicznej gwiazdy, która ma dużego OF-a i powiedzieć, że no cześć, mogę się z tą podzielić zyskami, jak poprowadzisz mnie albo pomożesz mi. Albo może się do Wardęgi odezwę, on tam z tymi dziewczynami chce robić OF-y, więc oni mają duże zasięgi w Gołce, więc na pewno bym zarobiła tonę kasy. Na tym kontencie, w sensie o wiele łatwiej by było się wybić niż samej na pewno. Ale czy mi na tym też jakoś od teraz zależy? Nie. Czy sama dojdę i zarobię milion na OF-ie? Tak. Czy z pomocą kogoś zarobiłabym szybciej? Zarobiłabym szybciej. Ale dam sobie radę, spokojnie, widzowie. Poza tym zdaję sobie sprawę ze swoich ograniczeń też, więc wiem, że nie jestem najładniejszą, najlepszą laską na świecie i w ogóle super, więc jakby wiem, że jest tona innych, lepszych lasek, ładniejszych i tak dalej, zawsze jest ktoś ładniejszy od ciebie, spokojnie, i wiem, że jest znacznie więcej lasek, którym ludzie by wysyłali o wiele większe pieniądze na takich platformach, więc no, jakby na pewno nie byłabym pierwszym wyborem, nawet jeżeli bym się zgłosiła, nie? Papa, Natalia, papa, trzymaj się. Pozdrowię Sandrę, jak tylko będę mogła. Ale ja nie robię na OF-ie kontentu nuda. Więc czy bym nagrywała stosunki? Nie. Czy bym nagrywała zdjęcie nago? Raczej nie, chyba że to by był jakiś akt. Na przykład bym była po SRS i bym chciała zrobić jakiś akt, to może bym zrobiła. Ile masz lat? 26 i 11 miesięcy. 26, 11 miesięcy i 3 tygodnie. Spoko, nie mam jeszcze 27. Kiedy kolejny odcinek Szczanka? Jutro. Bo dzisiaj 5000 łapek zostało wbite, więc jutro. To po co jest OF? No nie wiem, czy ty wchodzisz tam sobie zwalić, tak jak napisałeś, no to ty tam wchodzisz sobie zwalić, ale są na przykład osoby, które wchodzą, bo chcą na przykład sobie skorygować, powiedzieć, patrzą na niej i mówią, wow, to tak się da, też tak chcę na przykład, albo w ogóle, że nie wiem, jakbyś mnie zobaczył z 2014 roku, jak miałam 6 opak, ważyłam 90 kilo, a teraz to jest totalnie zmiana, więc da się całkowicie wszystko zmienić. Tylko taki fakt, że trzeba mieć pieniądze, ale da się. Więc dla kogoś może to być motywujące chociażby. Edzi, dzięki za wspierającego. Pięćdziesiąt łapek jest. Ej, to się całkiem sporo osób przewinęło tutaj. Nice. Ile wydałeś w sumie na operację? Za mało, na pewno. Ktoś powie, ktoś jasne, że jest za mało, albo powie, ile zmarnowane pieniądze siebie. Czekaj, już ci mówię. No to let's do this. Ile wydaliśmy na operację? Paint Gaming. Dobra, to tak. Let's go. Okej, let's go. Czy to wszystko widać? Pamiętam, że za pierwszą operację. No właśnie, nie widać wszystkiego, czekaj. Okej. Okay. Za pierwszą operację zapłaciłam 113, czy tam 108, 118. 118 tysięcy. To było całe ściąganie twarzy i zmiana twarzy. Więc FFS kosztował 118k. Tak, wiem, pieniądze w błoto, nic nie widać, żadnych zmian, spoko. Dobra, potem było chyba 60 koła, z tego co pamiętam. To była feminizacja ciała, to było. Napiszę FC, feminizacja ciała, czyli liposukcja plus modelowanie całego ciała i tak dalej. Potem były
piersi i coś tam, już nie pamiętam, 38 tysięcy, pamiętam, że to była jedna z tańszych operacji, bo tam były tylko chyba piersi. Potem miałam pupę IRF rąk, nóg, czyli odchudzanie 60 tysięcy. Już tak zaokrągam, bo to było typu 58 tysięcy albo 64 tysiące. Więc tu były cy, tu były, tu była py, upa, plus RF, plus RF. Miałam głos 5000 euro, to nie wiem ile to jest teraz, 34, 4 razy 5, 20, no z 30 tysięcy złotych pamiętam, że wtedy to było na oko, tam 27. To jest głos. Głos. I teraz poprawka twarzy, która mnie kosztowała 58 tysięcy, więc zaokrągłem do 60. To druga poprawkowa, FFS2 napiszę. FFS2. Czy ja o czymś zapomniałam? To chyba wszystko jest. No co nie możesz dodać? Ile to jest? Czekaj, kalkulator. To tak na oko, bo jakbym musiała popatrzeć na wszystkie faktury dokładnie, to bym ci dokładniej powiedziała. Ale tutaj może się albo 10 tysięcy w dół, albo 10 tysięcy w górę może się tak wahać. No ja coś dodałam. 118 tysięcy plus 60 tysięcy plus 38 tysięcy plus 60 tysięcy plus 30 plus 60. 366 tysięcy wychodzi. Plus jeszcze dojdzie 68k, to będzie SRS pewna. Plus 68 tysięcy SRS, to masz 434 tysiące za operacje wszystkie, które zrobiłam. Czyli 434 tysiące to są wszystkie operacje, jak ja piszę. 3, 4 to są wszystkie operacje. Tyś. Dobra, ale do tego wszystkiego trzeba dodać jeszcze tak. Hotele, dojazdy, jedzenie i opieka medyczna. To wszystko to jest w okolicach tam... No nie wiem, ja tam nocowałam zazwyczaj po 2 tygodnie w Warszawie. To mnie tam, te hotele brałam najtańsze zawsze. To mnie tam w okolicach 4 koła kosztowały za operację, więc masz 4 razy 6. 6, 12, 18, 24, bo brałam bardzo blisko kliniki, żeby potem nie jeździć kto wie ile. Plus opieka medyczna przy kilku operacjach. No to jest, przychodził pielęgniarz do mnie, robił mi zastrzyk i tak dalej, to było koszt 200 zł za taką wizytę, tych wizyt mogłam mieć 20 może, też tak liczę na oko, to jest 4000. Jedzenie to zamawiałam zazwyczaj z Sandrą jakiegoś maka albo coś i tak dalej, tylko jedliśmy, no to na jedzenie nawet zaokrągliśmy, że wydaliśmy tam z 1500 zł łącznie, na tych wszystkich operacjach jest na pewno zaniżoną kwotą, na pewno wydaliśmy więcej, no to dajmy 2000, to będzie git, to będzie 30 koła. No to do tego dodaję jeszcze z 30 koła, plus jeszcze dojazdy. A dojazdy z Wrocławia do Warszawy są dosyć drogie, no bo paliwo jest drogie, benzyna jest droga. Jeden, nie wiem, czy jeden tak na oko to 500 jest taki dojazd do Warszawy, przynajmniej u mnie, z powrotem. W sensie powrót, przyjazd i powrót, to masz około 500 zł i po każdej operacji masz około 4 takich wizyt kontrolnych, musisz tam jeździć co tydzień, co 2 tygodnie, więc co operację masz około 2 koła, żeby tam dojechać, na 4 razy na wizytę kontrolną, no i to było 6 operacji, więc razy 6, więc masz około 12 koła dodatkowo, plus te 30, to masz 42 koła, więc 4 plus 42 koła, to jest finalnie 476 tysięcy jakoś. No. Tak, myślę, że tak na oko to 476 tysięcy. Gdzieś tak w okolicach 500 000. W skrócie. Kiedy zaczęłam nagrać na YouTube, pierwszy film dodałam w 2007 roku, a popularność jakąś zaczęłam zdobywać w 2010 czy 2011, nie pamiętam. Coś takiego. Jezu, czemu to sobie tu pojawiają takie pytanie? Jaka miseczka D? To są piersi D. Generalnie, ja nawet... Tak szczerze, to bardziej patrzy na mililitry niż na miseczkę, bo... Odpalił się ten paint teraz? Odpalił się, bo jak sobie wybierasz implant czy coś, to on jest liczony w mililitrach, czyli ile mililitrów tego płynu jest w środku, czyli w tych, które ja mam teraz, to jest 475 mililitrów w środku każdego jednego, więc teoretycznie
Dodatkowy 1 kilogram ważą same praktycznie big bimbały. A w pupie mam w jednym posiadku 250 ml implant. Więc łącznie ważą pół kilo. No. Przy czym idę jeszcze na kwas, który sobie wszczepię w biodra. I to będzie kolejne tam 125 pewno na jedną nogę, więc będzie kolejne 250, więc będzie 0,75 kg. Więc teoretycznie praktycznie 2 kg ważą wszystkie plastikowe elementy w moim ciele. Plastikowe. Czy tam, no wiadomo o co chodzi. Plus, no ja ważę teraz 57 kilo. Więc teoretycznie jakby ze mnie to wyjąć wszystko, no to waży 55 kilo. No. A 53 to jest anorek, znaczy w sensie pierwszy stadium niedowagi u mnie, więc... Big klamoty? Dokładnie tak. Czy żałuję, że wydałam 500 000? To nie, ale żałuję. Niektórych operacji żałuję, ale to z tego względu, że na przykład dały mały efekt, a kosztowały bardzo dużo. I feminizacja ciała była takim największym chyba wydatkiem, który nie dał jakiegoś super efektu. Tak szczerze. Więc te 60 koła mogłam zachować. Ja się boję na operację kręgosłupa i też bym się bała, bo kręgosłup jest dosyć poważną częścią ciała. Czy proces odkrywania siebie był trudny? To jest trudne pytanie, bym musiała się bardzo zastanowić, bo... No na pewno był ciężki, jeżeli chodzi o w ogóle co jest społeczeństwo, które żyło wokół ciebie, znajomych, nieznajomych i tak dalej. Każdy musiał się przedstawić, to trochę trwało i... Nie wiem, musiała się zastanowić i musiała sobie to rozpisać. To nie da się odpowiedzieć na to tak prosto. Jezu, czemu są takie opóźnienia? Nie wiem. Ej, ten stream trwa już godzinę 6 minut i tak szczerze, ostatnio jak streamowałam, to się męczyłam po 50 minutach mówienia, a teraz gadam, jest git. Masz jakąś inną pracę oprócz YouTube'a? Coś tam robię sobie. Coś tam sobie robię. Działam sobie. Na przykład dropshippinguję rzeczy na Stany Zjednoczone. Albo bawię się przynajmniej w to. Która operacja najbardziej bolała? Najbardziej bolącą operacją jest każda operacja twarzy. Naprawdę. A, miałam jeszcze łamanie żeber. Zapomniałam tam dodać łamanie żeber. No to dodajcie tam jeszcze kolejne 40 tysięcy do tego, co wpisałam. W każdym razie, najbardziej bolesne są operacje twarzy. Do teraz nie czuję tutaj buzi po ostatniej operacji, bo mam szwy w buzi i nie czuję tej części, w ogóle dolnej wargi nie czuję. Więc operacje twarzy są najgorsze. A najgorsza była pierwsza operacja, którą zrobiłam, czyli FFS. Bo to polegało na tym, że oni ci stąd dotąd ściągają całą twarz, aż dotąd szlifują ci wszystkie kości i tak dalej. No, jak sobie zobaczysz wpisy FFS Operation, to zobaczysz jak to wygląda. Nie polecam jak masz słabe nerwy, albo coś jesz, albo no nie polecam generalnie. Ej, zaraz zbijamy 400 łapek, także mogę zajść w ciążę. I to są rzeczy, które powinny być uczone w szkole, naprawdę. To już nawet nie chodzi o dziewczyny teraz, tylko w ogóle o... Zadam ci pytanie. Albo... Nie, dobra, po prostu się odpowiem. Nie mogę zajść w ciążę. Nie będę mieć okresu, nie mogę zajść w ciążę. Co tam? Jak mogę zajść w ciążę, jak nie mam biologicznie macicy? Nie produkuję jajeczek ani nic takiego, więc jak mam zajść w ciążę? No? Nie mam miejsca nawet, jakbym miała zajść w ciążę, gdzie by ten płód mógł sobie żyć. Może za 20 lat, jak będzie to możliwe, może nauka, może medycyna pójdzie w takim kierunku, że będzie można już to zrobić. Wtedy zrobię. Wtedy, jeżeli pojawi się opcja i będzie bezpieczna, to tak, wtedy na pewno się zdecyduję i sobie bachnę dzieciaka i go urodzę. 100%. Ale na razie nie jest to możliwe. Czy będzie? Nie wiem. Mówię tylko jak będzie, to że to zrobię. Ale na pewno, jeżeli nawet będzie takie coś dostępne, to nie zrobię tego jako pierwsza, druga, dziesiąta, tysięczna, tylko jak zobaczę, że faktycznie jest to bezpieczne
i ludzie potem nie umierają. Także wtedy takie coś zrobię. I ktoś powie, o czym ty gadasz? Przecież nigdy nie będzie takiej sytuacji. No ja 20 lat temu też jakby SRS było czarną magią, a dzisiaj to jest zabieg prowadzony codziennie, praktycznie w każdej klinice chirurgicznej, która się tym zajmuje. Jaki masz telefon? To jest ten iPhone przedostatni. Nie, ostatni. Nie ten najnowszy, tylko ten ostatni. 13 czy 14? 13 chyba, bo teraz jest 14. Można robić przeszczep macicy. No, coś tam słyszałam, ale ja tak mówię ogólnie, jak to będzie takie już popularne, jak SRS na przykład. Na razie Sandra jest wiecie, dzieci, Sandra nie chce mieć dziecka nigdy w życiu, więc bo boi się rodzić, a poza tym, jeżeli by chciała mieć, to na pewno nie ze mną, bo jestem bezpłodna, więc... My jak już gadaliśmy kiedyś o dzieciaku, to byśmy woleli adopciaka wziąć niż mieć swojego własnego z prostej przyczyny. Po co tworzyć kolejnego dzieciaka i jakby skoro tyle dzieciaków jest w domach dziecka, które możesz sobie wziąć, dać im dobry start w życie i no i komuś po prostu uratować życie. Ale to są tematy, które zaraz ktoś powie, ta, uratować życie, zaraz będzie się z niego ktoś śmiał, że ma dwie mamy. O, beka straszna. Lepiej siedzieć w domu dziecka i wyjść w wieku 18 lat bez perspektyw na życie. Co ja tam mogę wiedzieć? Ale prawda jest taka, że powinni uczyć o takich rzeczach na WDŻ-cie, ale wiadomo, jak wyglądają rzeczy na lekcje na WDŻ-cie w podstawówce, czy tam w gimnazjum. Gimnazjum teraz nie ma. Czyli ha, 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 siusiak. Mam lepsze pytanie, po co ci dzieci? Po to, żeby je przytulać. I mam dwóch dzieciaków. Ari, Ileoś, moje dwa psy. Ileoś jest najlepszym dzieciakiem na świecie. Masz rację, nie potrzebuję żadnego innego psa. Znaczy, dziecka. Lepiej mieć dwie mamy, niż nie mieć rodziców. Dokładnie. Też jestem tego samego zdania. I w odwrotną stronę też. Lepiej mieć dwóch tatów, niż nie mieć żadnych... dwóch ojców, niż nie mieć żadnych rodziców. Jakby... Dobra, ale to jest temat, o którym mi się nie chce rozmawiać, bo przecież wywołuje straszne oburzenie wśród ludzi. Bro, pomylić dzieci z psami? No, na przykład weź pod uwagę to, że ja nie mogę mieć dzieci w żadnym wypadku i dla mnie psy są jak dzieci moje. Jakby, jak coś im jest, no to zawożę ich do lekarza, w sensie weterynarza, ale powiedzmy, że lekarza, jakby już tak się odnosimy. Jedzą super rzeczy, żyją nie lepiej niż pewno jedno dziecko w jakimś polskim domu, są rozpieszczane, mają kupowane rzeczy, mają kupowane super jedzenia, pasztety, jak gotujemy obiad z Sandą, to gotujemy zazwyczaj więcej i oni też dostają. No, są traktowane lepiej niż jedno dziecko prawdopodobnie w polskim domu i śpią z nami i ja nie wyobrażam sobie, jak masz jakiegoś psa, nie traktować go jako członka rodziny. Pies cieszy się, jak wracasz do domu, szczeka, skacze na cię, liże cię, ma pohamowaną radość, że po prostu jesteś, a ty go nie traktujesz jako członka rodziny, bo jest psem. Jeżeli żyje z tobą 10 lat, jakby nie widzi świata poza tobą, a ty mówisz, nie jesteś człowiekiem, jesteś psem, nie będę cię traktować dobrze. No to jest, jeżeli zwierzę nie potrafisz dobrze traktować, no to jak masz ludzi dobrze traktować? Tragedia. Nie ma nic lepszego niż ta bezinteresowna miłość psa. Jak ktoś jakby nigdy nie miał psa albo z nim nie żył, to nie może się wypowiadać, bo nawet nie wie, o czym mówię. Jak wychodzisz na, nieważne czy na 5 minut z domu, czy na 8 godzin, wracasz, to on się cieszy, jakby nie widział cię z 2 lata normalnie. Palisz dalej? Ale ja nie paliłam w ogóle. W sensie ja czasami sobie kupię jednorazówkę raz w roku i sobie ją palę przez 3 miesiące. Tak u mnie to wygląda. Nie striggerowałam się, przepraszam. Dobra, sorry. Ale zaraz zbijamy 400 łapek.
Ja wiem, że pieski nie mają poczucia czasu. Ja to rozumiem w 100%. Tu chodzi o tą bezinteresowność. Nie wiem, możesz zachowywać się jak najgorszy cham dla psa i tak dalej, ale on i tak będzie cię kochał. To jest niesamowite to jest. Jaki masz setup komputerowy? Komputer, dwa monitory, myszka, klawiatura, podkładka. Więc wiem, że nie o to pytałeś, ale nie chcę mi się opisywać. Naprawdę. Jest 400 łapek. Bo chcę jedzenia. Aha. Dobrze, dobrze. Bo chcę jedzenia. Czyli rozumiem, że ty też kochasz swoich rodziców bezinteresownie tylko dlatego, bo chcesz jedzenia. Pu, 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 pu. A jesteś hejtowana? No jasne, że jestem. Jakby co chwilę czytam jakieś komentarze na swój temat, mimo że nikomu nic nie zrobiłam, albo o tym, jaka jestem pierdolnięta przecież, bo zmieniłam płeć, czy tam skorygowałam, jak kto woli. Tylko, że no, trzeba z tym żyć. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Kwestia czasu, 30 lat i to będzie takie normalne, że nie wiem, co wtedy, wtedy coś innego ludzi będzie dziwić niż korekta płci. Jakby nie rozumiem, czemu ludzie... Czemu inni, zamiast żyć swoim życiem, to żyją życiem innych bardziej niż życiem swoim. Jezu, czasami... Wiecie, dlaczego nie mogę zebrać myśli? Bo to jest tak gorąco w tym pokoju, że... Tylko myślę o tym, że to jest gorąco. A nie mam pilota do klimy, bo mi ktoś go ukradł. Ile zapłaciłam za operację? Było o tym, co w niej se live'a. Rozpisywałam wszystko, więc... Albo zostaw sobie łapkę i potem obejrzyj cały zapis od nowa. Czy będzie więcej streamów? Jak będzie studio, to planuję daily streamy, ale jak będzie studio? Tutaj odpaliłam sobie teraz, bo pierwszy raz wczoraj mogłam zdjąć tą maskę i stwierdziłam, że się stęskniłam za gadaniem głupot do was. Kiedy basenowe streamy? To jest ciekawe, bo ja nawet bym mogła zrobić basenowy stream, tylko sprawa wygląda tak. Się boję wody. Nie umiem pływać totalnie, więc basenowych streamów raczej nie będzie. Ja w tej wodzie, jakbym miała na przykład, znalazła sobie basen, który ma 50 cm i bym miała iść na środek tego basenu, to bym ci nie poszła, bo się boję wody. Czy uważasz, że psy są lepsze od kotów? Uważam, że... Uważam, że ja po prostu bardziej wolę psy niż koty. O, może tak. A jeżeli ty wolisz bardziej kot niż psy, to twoja sprawa. Nic mi do tego, tak naprawdę. Jak wyglądałaś świeżo po operacji? No nie pokażę ci, ale jak bakłażan, jak masz emotkę bakłażana. Czekaj. Bakłażan. O, tak, tak wyglądałam właśnie. Czekaj. Czy ja to mogę wkleić po prostu? Jak bakłażan, tak wyglądałam. Właśnie tak. Dokładnie tak wyglądałam. Tylko jakbyś sobie wziął po prostu, obrócił to o 90... Nie, to źle wygląda, czekaj. Obróć o 180... Nie. A, bo ja powinnam... dobra, powinnam to zrobić tak, że powinnam to obrócić. Czy ja mogę to złapać? Buguje mi się klawiatura. Tak wyglądałam. O. Jakby tu było normalnie, ta część twarzy, a tutaj była taka napuchnięta, taka... O, tak wyglądałam. Hej Nati, hej, hej, witam, witam. Pokaż kolekcję w Valorancie, nie mam zaktualizowanego Valoranta, ale ja mam raczej stare skiny, bo nie kupuję nowych. 326 kalorii spalone S. Słuchaj tego, spaliłam dzisiaj 326 kalorii, a jedyne co zjadłam to ziemniaki z Biedronki z papryką, które mają też 320 kalorii. Wow, ale bilans kaloryczny. Zrób pompkę, lecę. A twoje zawołanie. Brzuch piwny? No jest normalnie brzuch piwny posiadany. 55 kg wzrost, 1,71 m. Tak, nie jest dobrze, ale nie jest też źle. Można powiedzieć, że jest średnio. W
ostatnio w ogóle ten film, który dodałam na kanale Natalii odnośnie operacji pupy, dostał strajka, jeżeli chodzi o... Znaczy nie strajka, tylko prawa autorskie, jeżeli chodzi o muzykę. Więc nie zarobiłam na nim nawet złotówki. A, nie o muzykę. Dostał plus 18 za to, że pokazałam dupę tam. To jest moje zbieranie myśli, sorry. Przepraszam. Nawet jakbym teraz podniosła coś, jakby spadło mi na podłogę, to mam takie spodnie, w którym nawet nie widać pupki. Także spokojnie, widzę. To nie jest ten stream. Ale jak widzicie, lustro jest już przygotowane. Ono powinno być odwrócone. Ja powinnam siedzieć w bikini, tak jak są na tych streamach na Twitchu. Te lustro powinno być tak skierowane, że powinno mi tu dupę być widać. Ja powinnam w ogóle siedzieć na takim chokerze, żeby ta dupa jakby spływała. Jakby mi się w życiu nie udało, ale jakby bardzo potrzebowała pieniędzy. Słuchaj tego. Stream, Twitch. Jedziemy. Tylko, że wtedy po angielsku, myślę, była lepsza kasa jest. Wtedy więcej osób OEF-a kupuje. Wszystko jest do zrobienia, widzę. Trzeba się na każdym nowym polu rozwijać. Robiliśmy milionowe liczby w Minecrafcie. Zasadziliśmy drzewo, kupiliśmy dom, zrobiliśmy firmę. Mieliśmy dziewczynę. Mamy dziewczynę w sumie dalej. Więc teraz czas otworzyć się na nowe możliwości. Co ja gadam sobie głupoty. I to dosłownie otworzyć się w każdym możliwym znaczeniu tego słowa. No, zaraz przyjdę, czekajcie. I 420 like. O, to jest moja ulubiona cola, by the way. Widzę. Cola zero, ta zielona jest the best. Ale jest to tak gorące, że musiałam pojawić. Rodejęte USB mikrofon. Ale to już nie wiem, czemu ludzie o to cały czas pytają. W sensie taki super dobry jest, czy taki super słaby jest? Coś w stylu... Nie no, muszę się dowiedzieć, jaki jest ten mikrofon, żeby go nie kupić przypadkiem. Naprawdę musi boleć FFS? Boli, uwierz. Najbardziej bolący zabieg ever. Nigdy w życiu mnie nic tak nie bolało jak FFS. Ja lecę, papa, trzymaj się, trzymaj się. Siema, Krzysiek, siema. W ogóle widzę, że mi doładowali keydropa. Si, aż sobie zagram na drugim monitorze, żebyście nie widzieli. Mam 14 tysięcy, właśnie poszło 7 tysięcy, właśnie poszło 6 tysięcy. Okej. Właśnie idziemy teraz 677 tysięcy punktów wydać, czekaj. 600... co ja kliknęłam? Nie, to chciałam kliknąć. 670 tysięcy, dobra, cyk. Wow, jaki skin. Upgrade i lecimy wszystko na 1%. Zobaczymy. Chcę jakiś jolo odcinek nagrać. Ziom. No niestety. Nie udało się. Ale napiszę jeszcze tylko, że mi doładowali. Bo to było tak for fun. Doładowanie. Będzie odcinek z keydropem, no i planuję jutro, ale nie wiem, czy jutro się wyrobię, bo dzisiaj odwaliłam taką sytuację, słuchaj tego. Nagrałam odcinek z keydropa, super wyszedł, wszystko fajnie i tak dalej. Ale mikrofon mi się podgłośnił na 100% i takie szumy są, taki przester, że nie da się tego oglądać. Więc musiałam wywalić ten odcinek do kosza i nagrać, muszę go nagrać od nowa. Tu, 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 tu.
Półtorej godziny nam już schodzi praktycznie, z tego co widzę. Tak, czuję mniej siły niż chłopak. Ostatnio przegrałam na rękę z moim bratem, który ma 11 lat. Wyobraźcie sobie, więc wyobraź sobie, jak bardzo hormony zabierają siłę. Naprawdę siłowałam się z moim 11-letnim bratem i przegrałam z nim na rękę. Rozumiesz? Bo nie miałam siły, żeby go pokonać. I tyle w temacie. Grasz w Simsy? Tylko w jedynkę grałam, bo jedynka to jest moja ulubiona część Simsów. Ta nowsza ma za dobrą grafikę i mi się już nie podoba tak bardzo. Nie, no nie będę wycinać dźwięku z tamtego filmu i nagrywać od nowa. Jeszcze dzisiaj spróbuję nagrać po prostu. Terrarię też grałam. Przeszłam całą Terrarię. W sensie Moonlorda pokonałam, czyli chyba całą Terrarię przeszłam, tak mi się zdaje. Kiedyś miałam taką sytuację po prostu, że jak z Sandrą ogarnialiśmy mieszkanie, to koleś nam powiedział: weźcie ten internet, będzie super działał, nie ma żadnych ograniczeń, nie zwalnia się prędkość i tak dalej. Ja mówię: spoko, to bierzemy ten internet. I w jeden dzień wykorzystaliśmy cały internet i nam zwolnił tak, że nic się nie dało zrobić. Jedyne co się dało robić, to grać w Terrarię. I graliśmy z Sandrą chyba z 10 godzin w Terrarię, czy z 15 i przeszliśmy ją całą. Na multiplayerze. No, tak było. Ale łyk, no. Nie ma tego samego Nolifa, co kiedyś. Ojej, jakie szkoda. Stary Nolif umarł. Życzę powodzenia miłego dnia. Słuchaj, mnie to najbardziej rozwala, jak ktoś mówi tak: o, nie ma już starego Nolifa, albo to już nie to samo. Albo: o, stary, to jest mój ulubiony. Stary Nolif by zrobił to lepiej. Tymczasem nagrywam serię, którą bym nagrała dokładnie tak samo. Stary Nolif by zrobił to lepiej. Zajebiosę. Jakiej muzyki słuchasz? Wszystkiego słucham. Polskiego rapu, rocka, K-popu. Wszystkiego. Czemu zjadłaś Nolifa? Generalnie już planowałam zrobić taki prank, jak to AI będzie takie dobre do nakładania twarzy i wszystkiego, że po prostu wygenerować sobie, wziąć tutaj jakąś Sandrę na przykład, albo jakiegoś Grzegorza, żeby usiadł, podłożyć na niego moją starą postać. Postać Piotra. I jeszcze zmodulować głos jakimś narzędziem do AI i powiedzieć: dobra, cały czas to był prank, tak naprawdę mój brat cały czas tutaj jest, tylko po prostu oddał mi kanał. Ale to by było. Nic się oprócz wyglądu nie zmieniło. Nasze trochę zachowanie moje się zmieniło, ale to raczej takie zachowanie IRL. Takie, którego nie pokazuję na streamach, bo inaczej się zachowuję niż kiedyś. Czy w sensie na filmach. Chodzi się o to, że w tych po prostu filmach, w których robię narrację, to zrobiłabym dokładnie tak samo wszystkie rzeczy, ale ktoś tam mi pisze, żebym zrobiła inaczej, więc... Nie będzie serii żadnej innej gry niż z Minecrafta. Na górno jest tylko Minecraft, na tym kanale będą vlogi i nie planuję nic innego robić. Bo wiem, że finalnie i tak nikt tego nie będzie oglądał. Mam urodziny za 11 dni, także jeżeli chcesz kupić mi prezent urodzinowy, to kup mi koszyk Shein, który sobie zamówiłam. Znaczy już... który sobie skolekcjonowałam z nowymi ubraniami, bo oczywiście schudłam teraz i nawet XS-ki są na mnie za duże czasami. Więc no możesz mi kupić na przykład koszyk z Shein, jak chcesz. Bardzo tani jest. Już ci mówię, ile tam rzeczy kosztują w tym koszyku. Ten koszyk kosztuje... już ci pokazuję. Tyle. Ale mam kod zniżkowy, bo mam najwyższy... Jak to się nazywa? Tier, więc mam minus 25%. Więc nie wiem, ile to wychodzi, ale możemy to szybko obliczyć. 2237.
razy 0,75. No, więc musiałbyś. Ile tam było? 1677 zł i 75 groszy. To te 75 groszy ja mogę dołożyć jak coś. Ty tylko tą resztę. Git. No, jesteśmy dogadani. To już wiesz, na co prezent idzie. Tak, miała mama na żebra, miała mama na żebra. I moja talia mi się zmniejszyła z 85 na 67, więc to była najlepsza operacja, jaką zrobiłam. Najbardziej, w sensie najbardziej męcząca, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, bo przez 3 miesiące chodzenie w gorsecie było męczące, ale najlepszy efekt. Się nie trząść. Czemu się trzęsiesz? Mikaks to raczej tabletki na to wpływają bardziej niż operacje. Więc czy zachowuje się jak dziewczyna IRL? Tak, zachowuje się jak dziewczyna IRL. Długo noszę ten aparat, ale to tylko dlatego, że mam dużo operacji i często jest tak, że ja olewam ten aparat po prostu. W sensie nie chodzę co miesiąc regularnie na podkręcenia i tak dalej, tylko raz miałam przerwę 6 miesięcy, raz miałam przerwę pół roku. 6 miesięcy, a raz pół roku. Chciałam powiedzieć 4 miesiące, raz 3 miesiące. No te przerwy były długie. 6 miesięcy, pół roku. Natalia, to 20 odklejek w roku 2023. Słuchaj, jeżeli chodzi o zombie apokalipsę, to sprawa wygląda tak. Wszystko, mam notatnik cały, gdzie jest rozpisana cała fabuła, jeżeli chodzi o zombie apokalipsę 300 dni. Mam wszystkie scenki już porozpisywane, jakby wyglądała. Mam całą fabułę zrobioną. Wszystko jest na papierze. Tylko problem polega na tym, że ja nie mam 30 koła, żeby dać nie pluginiarzom, tylko animatorom, żeby zrobili animację. Kiedyś były większe zasięgi, było mnie stać na wydanie 30 koła Just Like That na film z Minecrafta i to robiłam. Teraz nie mam takich pieniędzy. Jakbym miała 30 koła, to bym wolała zainwestować, odłożyć sobie, bo po prostu teraz nie zarabiam kasy żadnej. A wiem, że jeszcze mnie czekają drogie operacje. Czy chciałabym zrobić 300 dni apokalipsy zombie? Bardzo bym chciała, bo z Tomkiem jesteśmy głodni takiego dużego filmu. Sami byśmy go chcieli zrobić, ale problem polega na tym, że nie mam kasy, żeby go zrobić. I tyle w temacie. Jak wrócą zasięgi, wrócą pieniądze, odłożę sobie na to, że będę stwierdzał, że mogę wydać na to kasę, to wydam i to zrobię. Bo dla samej sztuki chciałabym to zrobić, ale obecnie nie mogę sobie na to pozwolić po prostu. No, więc problemem jest generalnie to, że no nie ma kasy. Czemu masz takie małe wyświetlenia przy 1,35 milionów subów? Bo suby w dzisiejszych czasach nic nie znaczą. Znaczy, większe znaczenie ma to, czy jesteś aktywny, aktywna. Nie jestem aktywna. Przez ostatnie pół roku może wrzuciłam z 10 filmów. I bardzo duże znaczenie ma to, jak ludzie odbierają na samym początku film, jak go dodasz na pewno. A u mnie działa to tak, że skończyłeś się. To już nie jest to samo, co ty odpierdzielasz. Unsub i tak dalej. No i YouTube stwierdza, ej, ten film dostaje tam sporo unsubów, to nie będziemy go polecać. No i w skrócie tak to wygląda. No i YouTube, i zabijany jest film, bo dodajesz film, on robi 5000 wyświetleń w godzinę i z czego robi na przykład 200 unsubów. I YouTube stwierdza, że jakiś gówniany ten film, skoro ci zabierają suby. No, tak w skrócie. Ale się przemieli, przemieną się stare suby, wymienią się na nowe i do tego dojdziemy, że będzie git. Także spokojnie. Na przykład ten najnowszy film już zaczyna się odbijać od dna. Także chill out. A spokojnie. Pozdrawiam Ciebie. Dzięki, Miro.
Kurde, miałam już kończyć streama, ale jak mi grę jeszcze wpłaciłeś, to jeszcze chwilę poczekam. Cześć, Tanko. To powodzenia, Niki, for. Dużo ciężkiego... No dużo ciężkich chwil przed to na pewno, bo bycie trans w Polsce nie jest łatwe. Mam pytanie, kiedy promka na OFA jest za darmo cały czas. Ty się moim zdaniem nie skończyłaś. Ja jeszcze się nawet nie zaczęłam, spokojnie. Wszystko, co osiągnął Piotr, Natalia, potroi. Spokojnie, tylko daj mi wyjść z operacji, które mnie hamują na bardzo długi czas, zawsze po nich. Bo ile operacja jest prosta, no bo idziesz na operację, usypiają cię, budzisz się po wszystkim, to rekonwalescencja jest męcząca i długo trwa. Nie no, długi jest już ten stream, powoli. Ale 500 łapek, wow. Ej, to nie jest koncert życzeń, nie będziemy pozdrawiać co chwilę ludzi na streamie. Dobra, to chyba będziemy kończyć powoli, więc półtorej godziny i tak spoko. So, jeżeli ci się podobało, zostaw sobie łapkę, jeżeli chcesz sobie zobaczyć zapis streama, będzie niepubliczny, więc musisz mieć łapkę, wtedy wchodzisz w polubiony film i masz ten stream, możesz sobie go całego obejrzeć, przesłuchać do spania czy cokolwiek i do zobaczenia chyba, do usłyszenia generalnie. No, w każdym razie kończymy. Pa, pa!